Cześć, witam na kanale Info Prawa. Sadzenie pomidorów. Posadziłem je już w tunelu, teraz sadzenie w pojemnikach i powiem też o informacjach, jak sadzić pomidory w gruncie i w pojemnikach, ale również skupię się na błędach, które popełnia się podczas sadzenia i w niedługim odstępie czasu od posadzenia. Posłuchajcie, no i wszystkie informacje o uprawie pomidorów znajdują się w mojej książce Info Uprawa, jak uprawiać warzywa. Jest to książka o uprawie aż 64 warzyw. Zapraszam też do zakupu mojej książki Planer Warzywnika. Jest to książka krok po kroku, miesiąc po miesiącu przedstawiająca i objaśniająca uprawę warzyw. Teraz mam największe promocje w historii, bo zbieram na dom z wielkim polem. Zapraszam na infouprawa.pl i na Allegro. Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda świetnie. Sadzimy pomidory, no cóż, może się nam przytrafić. Otóż pomidory to nie jest seler, nie jest to por, nie jest to nawet papryka. Że sadzimy i jest dobrze. Tutaj należy zwrócić uwagę na różne istotne czynniki. Po pierwsze, odmiana. Jeśli wysialiście swoje nasiona, no to prawdopodobnie o tym wiecie, ale kupując sadzonki pomidora, no to większość mówi: Chcę koktajlowe, chcę wielkowocowe. Zadajcie sobie natomiast pytanie: czy te pomidory mają być uprawiane w tunelu foliowym, w szklarni, w nieosłoniętym gruncie, czy też w Donicy? Są odmiany, które sobie źle radzą pod osłonami. Jest dla nich tam za gorąco, te liście się zwijają w rulon. Pewnie też tak mieliście czasami, że w przypadku niektórych odmian te liście tak szły, tak te się tym zawijały, a w przypadku niektórych było wszystko dobrze. I to może być też wina odmiany. Są też odmiany, które są bardzo dobrze przystosowane do uprawy w tunelu lub szklarni, a bez osłon radzą sobie kiepsko, szczególnie jeśli jest niekorzystna pogoda. Mamy tak wiele odmian też, choćby o różnych odpornościach na choroby, warto wszystko wziąć pod uwagę. Bo też czasami jest tak, że mamy pomidory, no w miarę obok siebie, jeden jest taki chorowitek już tam ten ten, a drugi jest jeszcze bardzo ładny. I to jest też często właśnie przyczyna tego, że mamy po prostu wiele odmian i niektóre są odporniejsze na choroby. Zostając przy odmianach, no to wam powiem, że do donic polecam najbardziej odmiany karłowe, czyli te takie niskie. Odmiany wysokie też mogą być, ale trzeba o nie bardziej zadbać, no bo według mnie y, zwykle one mają większe wymagania pokarmowe, to po pierwsze. Jak również zwróćcie uwagę na samą donicę, czy ta donica się nie przewróci, jak będziecie mieli w niej półtora metrowe krzaki. Już widziałem nieraz, jak donice z krzakami pomidorów się przewracały pod wpływem wiatru, no ale też choćby pod wpływem samych owoców. Dlatego ja do donic zwykle sadzę pomidory karłowe. Tutaj też tylko wspomnę, jeśli chodzi o podwiązywanie, bo na przykład z karłowymi też już miałem kiedyś tak, że mam pomidora karłowego i on sobie tak rośnie, rośnie, ma ileś tam pędów, ale nie podwiązałem pędu i ten pęd mi się złamał. To też jest spory błąd. No i właśnie, pamiętajcie o podporach, no bo albo dajecie te podpory zaraz przy posadzeniu, czyli wbijacie sobie ten palik i tak dalej, albo w niedługim czasie po po sadzeniu. No bo będziecie sobie mieli takie krzaki, one będą sobie rosły i w stosunkowo szybkim czasie te pędy się zaczną kłaść. Będą one za długie, no będą one się kładły w bardzo wielu przypadkach, szczególnie w przypadkach takich, gdzie, gdzie te pomidory są wysoko rosnące, czyli one rosną szybko. Więc ten palik albo od razu przy sadzeniu, albo zaraz. No albo jak na przykład macie uprawę po sznurkach, to ten sznurek dajcie w ciągu tygodnia, maksymalnie dwóch tygodni, no ale lepiej to w miarę szybko zrobić. Co prawda, no trzeba przyznać, że jak się ten pęd położy, no to podpierając go, to on się znowu po, potem wyprostuje, no ale po co na, narażać te pomidory na szok? No, i ten szok będzie zwykle też po posadzeniu. To znaczy, te pomidory potrzebują czasu, żeby dojść do siebie. Tak samo jest z innymi warzywami również. Dajcie im te kilka dni chociaż. I ktoś by pomyślał o tym, no że no to ja będę wspierać te krzaki, podlewając je codziennie. I tu jest błąd. Sadzenie warzyw to jest właśnie stres dla nich, i one muszą mieć ten czas, żeby do siebie doszły. I z jednej strony. Podlewanie ich raz dziennie jest dobre, bo te pomidory mają no lepsze warunki, żeby tak sobie zacząć. Ale zdecydowanie lepiej jest dołożyć im troszeczkę stresu, podlać je zaraz po posadzeniu około 3-4 litrami wody. No ja tak robię, że podlewam sobie po połowie. To, to znaczy idę z konewką i trochę tak, pół, pół teraz i pół za około kilka minut. Czyli załóżmy te 2 litry teraz i 2 litry za kilka minut. No i nie podlewam potem przez około 5-10 dni. Podlewam rzadziej, bo niech ten pomidor szuka tej wody, niech korzeń się rozwija. Początkowo nie jest to właśnie dla tych pomidorów korzystne, ale dzięki temu właśnie korzeń się lepiej rozwinie i między innymi lepiej będzie pobierał składniki pokarmowe z gleby. No według mnie podlewanie codzienne. Jest sporym błędem. No ale tutaj mi chodzi o uprawę w gruncie, no bo w Donicach niestety trzeba te pomidory częściej podlewać, i tutaj codzienne podlewanie może być koniecznością. Co ważne, nie podlewajcie pomidorów lodowatą wodą to jest też bardzo dla nich niekorzystne. Jak również starajcie się nie podlewać pomidorów po liściach. No, bo to też może sprzyjać między innymi chorobom. Wiadomo, że no jak deszcz spadnie, no to spadnie. Ok, ale nie podlewajcie ich jeszcze, nie, nie dokładajcie im podlewania po liściach. No i podlewanie, jeśli chcecie właśnie podlewać, no to przy ziemi, przy tym pomidorze. I najlepiej robić to rano lub wieczorem. Kolejny błąd to jest sadzenie pomidorów, gdy jest zimno. Te zimno jest dla nich bardzo niekorzystne. I nie chodzi mi tu tylko o temperaturę powietrza, ale też temperaturę gleby. Niech ta gleba się nagrzeje. No więc wiecie, pamiętajcie, żeby pomidorom zapewnić ciepło. Według mnie sadzenie pomidorów teraz do nieosuniętego gruntu jest błędem. Czyli wiecie, pod koniec kwietnia, na początku maja też może być to właśnie błędem. Ja donice no, trzymam w tunelu foliowym, który dogrzewam, jeśli jest taka potrzeba. Więc pomidory bez Osłon polecam sadzić nie wcześniej niż w połowie maja, Do no tego 10 maja możecie popatrzeć na prognozę, ale jak będzie tak mniej w nocy niż 10 stopni, no to jeszcze poczekajcie. Pod osłonami można już ryzykować sadzeniem, nawet jeśli te osłony nie są dogrzewane. Jeśli będzie zimniej, a nie macie nagrzewnicy, no to możecie choćby przykryć konstrukcję agrowłókniną białą, no zawsze to coś da. Też błędem jest sadzenie do byle jakiej gleby, no bo pomidor i tak urośnie i może on urośnie. I tak, i tak on urośnie, ale wyda mniejsze plony niż wtedy, gdy przyłożymy się do przygotowania gleby. Warto glebę zmieszać z obornikiem granulowanym, no dobry jest też choćby kompost. Jak macie kiepską glebę, to możecie ją przygotować punktowo, tak jak ja teraz Wam pokazałem, że dołek, nowa gleba, obornik granulowany. No i gdy przygotowałem glebę w donicach, no to dałem nową glebę, na przykład można dać skarb ogrodu, jest taka właśnie ziemia. Tak się nazywa. Można dać też choćby kompost firmy Substral, czy też podłoże do pomidorów aura. I nie jest to oczywiście reklama płatna, ja nie mam współpracy z żadną firmą. Więc dałem, wiecie, ziemię, dałem w połowie donicy dwie garści obornika granulowanego, potem znowu ziemię, pół garści obornika granulowanego i do, no, do pełna ziemię tak jak teraz zresztą to widać no i donice mam o pojemności 15 litrów to jest według mnie pojemność optymalna jak będzie 30 litrów to będą ze sporym prawdopodobieństwem większe plony ale i tak będą bardzo duże plony w tych 15 litrowych donicach i można by dać takie wiecie koktajlowe karłowe w donicach 10 litrów no ale to już jest wtedy yy, według mnie będą gorsze plony i bardziej trzeba będzie dbać o nawożenie nawożenie płynne bo w donicach jest jest właśnie ograniczona pojemność, więc no, trzeba więcej podlewać, jak również też nawozić. Swoją drogą, jeśli wysiewaliście sami te pomidory, no to zastanówcie się, czy zahartowaliście swoje rozsady. Warto zahartować je tak 7-10 dni przed sadzeniem, obniżając temperaturę i podlewanie. Jeśli byście posadzili od razu pomidory bez hartowania, to jeżeli one będą w gorszych temperaturach, w takich niższych, to zwiększacie prawdopodobieństwo ich padnięcia. Dobrze by było, gdyby one były przyzwyczajone do takich gorszych temperatur, więc można wystawić sadzonki na dzień na zewnątrz, a na noc chować. No czy też choćby jak jest ciepło w nocy, no to nawet ten tunel ta szklarnia mogą zostać otwarte. No i swoją drogą teraz może być też tak często tak, że liście pomidorów będą robiły się fioletowe. No zwykle to jest problem z brakiem fosforu, ale może być to przez chłodne temperatury, więc krzaki no, mają problem z, wtedy z pobieraniem fosforu. No ale też będę o tym mówił, zrobię specjalny odcinek na ten temat, bo to może być też kwestia odmiany. Są takie odmiany, które naturalnie mają takie fioletowe zabarwienie liści. Pomidory w gruncie sadzę głębiej, bo z tego pędu wytwarzają się korzenie, czyli dla pomidora jest to pozytywne. Pomidory w pojemnikach, no to uprawa z ograniczoną powierzchnią, więc no, no tak głęboko się nie da ich wsadzić. No i w pojemnikach mam też zwykle pomidory karłowe, więc ja takie sadzę no, zwykle minimalnie głębiej lub na tej samej głębokości. Do uprawy wybierzcie stanowisko nasłonecznione i dobrze by było gdyby było osłonięte od wiatru. Gleba piaszczysto-gliniasta, żyzna o pH 5,5 do 6,5. Tak by było najlepiej, no też pomidory urosną na wielu zwykłych glebach, ale właśnie tak jak powiedziałem warto o tą glebę zadbać. Jeśli chodzi o zwykły obornik, no to uprawa w pomidorów w pierwszym roku po oborniku rostaw Najlepiej patrzeć na opakowaniu. Można jednak tak przyjąć, że pomidory koktajlowe co 40-50 cm w rzędzie, co 50-60 cm między rzędami, a te zwykłe, te wielkoowocowe co 50-80 cm w rzędzie, co 60-100 cm między rzędami. No rozstaw może zależeć od odmiany, jak również od tego ile pędów zostawimy na krzak. Ja w tunelu posadziłem pomidory co 70 cm, będę uprawiał na dwa pędy. Jak również, jeśli chodzi o uprawę w pojemnikach, no to, po, to będę miał te donice oddalone od siebie o co 50 cm, to znaczy nie donice, tylko jakby te pędy. Więc pomidory będą oddalone od siebie o 50 cm. Bardzo dużym błędem, szczególnie właśnie w maju, może w czerwcu, jest zostawienie zamkniętych tuneli szklarni. No jeśli w nocy ma być ciepło, to załóżmy te 12 stopni, no to zostawcie osłony otwarte lub zaraz rano je otwórzcie. Choćby teraz, no ja rano zaraz tunel otwieram, no bo jak jest na przykład 10 rano, no to w tunelu już jest ze 30 stopni, no to to jest dla pomidorów bardzo złe. Wietrzenie jest też bardzo potrzebne, no bo takie zamykanie też może zwiększyć prawdopodobieństwo chorób, a wręcz zniszczyć pomidory. No, i to akurat nie jest związane z sadzeniem, ale jeszcze Wam powiem, że trzeba uważać, żeby nie potracić pierwszego grona pomidora. To jest też bardzo ważne. No i kolejnych też, no ale często nie zdajemy sobie sprawy, jak ważne jest zapylanie pomidorów, szczególnie pod osłonami. Będę o tym mówił w maju. No i uważajcie też na to, aby nie przenawodzić pomidorów, szczególnie azotem, no bo nadmiar nawozu jest równie albo i bardziej szkodliwy co niedobór. Dobre sąsiedztwo. Bazylia, cebula, czosnek, pietruszka, por, rzodkiew, sałata, seler. Złe sąsiedztwo. Bób i ziemniak. Przykładowe choroby i szkodniki. Moczniak prawdziwym, szyca, przędziorek, szara pleś, zaraza ziemniaka, zgnilizna, ziemiórka. No, bardzo często jest tak, że no, choćby w zeszłym roku miałem szycę, miałem też zarazę. Też szara pleś też może być bardzo często. Tak samo jest ze suchą zgnilizną wierzchołkową, to jest niedobór wapnia, ale o tym wszystkim będę mówił. No i w tym roku właśnie jest bardzo dużo szkodników już teraz, no i chyba też będzie niestety dużo chorób. W majowych filmach też powiem o zapobieganiu chorobom, no i będzie też wiele tematów w maju, no bo maj to no z jednej strony wspaniały miesiąc, no ale też jednocześnie bardzo istotny dla dalszej uprawy warzyw. No i to by było na tyle, dziękuję Wam bardzo serdecznie, zachęcam do oceny tego filmiku i subskrybowania kanału InfoUprawa. Pozdrawiam.